akcja zbierania podpisów mieszkańców miasta Świdnicy wspierających powrót na listę krajową budowy obwodnicy południowej Świdnicy została w dniu dzisiejszym zakończona. Zebraliśmy w ciągu tych 10 dni 3670 podpisów. Część z nich już została dostarczona do pani minister. Natomiast w dniu jutrzejszym będzie odbywała się taka konferencja konsultacyjna w Warszawie, na którą ze strony miasta będzie reprezentował pan zastępca Szymon Wojnowski. Natomiast tutaj wsparcie i jak gdyby przewodnictwo w tej delegacji będzie prowadziła pani Teresa Świło, która tutaj bardzo intensywnie włączyła się jak gdyby w cały ten proces powrotu tego tytułu inwestycyjnego do zadań krajowych. Dziękujemy wszystkim Świdniczanom za te wszystkie głosy, wsparcie. Mam tu przed sobą listę z podpisami. To są Państwa podpisy. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu za włączenie się w naszą akcję i dziękuję również Pani Poseł. Myślę, że nasze działania są po to, aby Warszawa też wiedziała, że Świdnica walczy o to, aby ta obwodnica nasza znalazła się na tej liście krajowej na lata 2014-2023. Ja jako członek Komisji Infrastruktury podjęłam wszelkie starania, nie tylko teraz, ale już wcześniej, żebyśmy walczyli o tą naszą obwodnicę, która jest bardzo potrzebna mieszkańcom Świdnicy, bo jak wiemy, dotychczas Świdnica jest podzielona ulicą Zamenhofa na dwie części i samochody, które przejeżdżają przez Świdnicę, bardzo utrudniają życie mieszkańcom Świdnicy i myślę, że włożenie tej listy na listę krajową naszej obwodnicy spowodowałoby to, że mielibyśmy duże obciążenie, że tak powiem, mniejszy ruch na ulicy Zamenhofa i lepiej byłaby komunikacja z Dzierżeniowem czy ze Szczegomiem, czyli omijalibyśmy miasto. I to jest bardzo ważne dla Świdnicy i o to walczymy.